Lepiej zważaj na słowa. Inaczej być nie mogło. Dobrze się radzę. Niektóre rzeczy nie mieliśmy. Wszystko jest możliwe. No jest jeszcze inne rozwiązanie. Oto twoja lista niewolników. Co? Co to ma znaczyć? Grzebałeś w moich rzeczach! Powinienem cię żywcem obedrzeć ze skóry. Rzeczy nigdy się nie zmienia. Ech, zamknij się. Nie działają na ciebie żadne rozsądne argumenty, co? Chodź tu, chłopcze. Ludzie, walka! Nie ma tu nic więcej. Następnym razem nie wywiniesz się tak łatwo. Lepiej iść, albo będziemy mieli sobie, kłopoty. Albo będziemy mieć kłopoty. Lepiej zajmij się tylko przestań się obijać. Ale nadal mi się to nie podoba. Żartujesz sobie? Tylko przestań się obijać. No to sam problem. Powinien był wiedzieć. Witaj, obcy. Co cię do mnie sprowadza? Kim jesteś? Nazywam się Sobota. Powierzono mi zaszczytne zadanie zapewnienia w tym mieście ciągłej obecności niewolników. Za ciężkie. Potrzebujesz pomocy? Komuś takiemu jak ja zawsze potrzebna jest pomoc. Wszyscy dobrzy wojownicy są sługusami Marika. Żaden nie odważy się wykazać choć odrobiną inicjatywy. A co z tobą, przybyszu? Chyba nie przyjaźnicie się z Marikiem, co? To prawda. Dopóki jednak najemników jest w mieście więcej od nas, trzeba się pogodzić z ich obecnością lub zginąć. Czego ci potrzeba? Mimo niezwykle starannego dozoru uciekło mi dwóch niewolników. Chciałbym ich odzyskać. Zakładam, że nie będzie to żaden problem dla takiego silnego wojownika jak ty. Potrzebujesz silnego wojownika, aby sprowadzić tu wymizerowanego niewolnika? Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Marik zabrał mi niewolnika i dał go jednemu ze swoich. Wiedziałem, że jest w tym jakiś haczyk. Koleś, który ma teraz mojego niewolnika, nazywa się Dan i jest gladiatorem na arenie. Rozumiem. Jasne, czemu nie? Opowiedz mi jeszcze o zaginionych niewolnikach. Jeden z nich pracuje teraz dla orkowego kowala Toreka. Marik przydzielił go tłustemu orkowi do sprzątania. To jednak moja własność i chcę go z powrotem. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdzie. Przestań się odbijać. Z tego będzie jeszcze więcej. Dajcie do tego złożę. Tylko tego raz.
potrzeba. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Znów pracujesz dla soboty. Skoro tak twierdzisz. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Zabiorę cię stąd. Dobrze. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Jasne. Czemu nie? Naprawdę myślisz, że... Nie wierzę, panie Jędrzej. Lepiej zważaj na słowa. Tylko tego nam trzeba. Naprawdę myślisz, że... Ciebie tylko sam mógłbym ci to powiedzieć. Niewolnik gladiatora Dana znowu należy do ciebie. Dobry jesteś. Zresztą nigdy w to nie wątpiłem. Oto twoja zapłata. Lepiej zważaj na słowa. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Pewnego dnia to wszystko się skończy. Lepiej się nie wtrącę. Co mam ci to powiedzieć? Jeśli chcesz kupować na mnie broń, lub nauczyć się kowalstwa, będziesz musiała za to zapłacić, Mora. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Zawsze to powtarzasz. Masz tu trochę złota, bo handlujesz ze mną? Powiedz, czego chcesz. Z tego będzie jeszcze więcej. Doskonale wiesz. Pokaż mi swoje towary. Biorę się nasze problemy. Lepiej się nie wtrącę. Zobaczymy, co się stanie. Wiem, człowieku, wiem. Twoja decyzja. Tylko przestań się obijać. Zobaczymy, co się stanie. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Zawsze to powtarzasz. Lepiej się nie wtrącę. W końcu wszyscy się... Nałóż mnie czego...